Czym jest drop w butach do biegania? Drop to różnica w wysokości podeszwy pod piętą i pod palcami, zazwyczaj mieści się w przedziale od 0 do 12 mm. Buty z wysokim dropem dają więcej amortyzacji pod piętą i tym samym są spoko wyborem dla ludzi biegających z pięty, z drugiej strony trudniej w nich naturalnie układać stopę przy lądowaniu i zazwyczaj są trochę cięższe. Przykładowe buty to Brooks Ghost czy Nike Pegasus. Buty ze średnim dropem, rozwiązanie dość uniwersalne, dają wystarczająco dużo amortyzacji pod piętą, ale też nie przeszkadzają zbytnio w naturalnym ustawieniu stopy przy lądowaniu. Przykłady to New Balance Rebel, Hoka Clifton czy Adidas Takumi Sen. Buty z niskim dropem, zazwyczaj dość lekkie i responsywne, promują naturalne ustawienie stopy przy lądowaniu, a nawet poniekąd wymuszają bieganie ze śródstopia. Przykładowe buty to Saucony Kinvara. I buty z zerowym dropem, buty neutralne i zdecydowanie dla bardziej zaawansowanych biegaczy, którzy nie mają problemów z prawidłową techniką biegania. Początkujący może sobie w nich zrobić krzywdę, no ale wiecie, róbcie se co chcecie. W tej kategorii rządzą buty od Altry, na przykład Altra Torin. Obserwuj po więcej biegowego kontentu.